Cześć, witajcie z tej strony Grid. Dzisiaj kolejny filmik na życzenie. Pokażę wam kilka sztuczek, które mogą okazać się całkiem przydatne przy budowie statków. Będziemy sobie gliczować zarówno części, których nie możemy stawiać, ponieważ mamy zbyt niski level, części, których nie możemy postawić, ponieważ nie pasują w dane miejsce, czy też chować, zakrywać nasze generatory tarcz czy dokowniki. Oczywiście wchodzimy w kreator statków. Pierwszy glitch, o którym już kiedyś wspominałem, chyba nawet przy każdym filmie, przy którym robiłem statek, jest to oczywiście glitch, dzięki któremu możemy wybrać silniki, na których mamy zbyt niską rangę w budowie statków. Nie wspomniałem o tym na filmie, dlatego uzupełniająco dodam, że ten glitch pozwala nam postawić broń, której nie możemy zamontować, silniki, których nie możemy zamontować. Jak widzieliście, do broni jest potrzebna budowa statków. Przepraszam. Do silników jest budowa statków potrzebna. Do baków helu jest potrzebna budowa statków. Do napędów jest również budowa statków potrzebna. Możecie też postawić w ten sposób reaktory. Problem jest taki, że nawet jeżeli postawicie reaktor, weźmy sobie, postawmy reaktor, wybierzmy ten największy. Jak widzicie, spokojnie mogę go zamontować, nie jest to jakiś problem. Z tym, że do obsługi reaktora potrzebny jest pilotaż. Jeżeli nie mamy odpowiednio wysokiego pilotażu, nawet jeżeli zamontujemy ten reaktor, nie będziemy w stanie pilotować statku. Także jeśli chodzi o ten glitch, reaktory mają ograniczenie do naszej rangi pilotażu. Dobrze, a teraz kontynuujmy film. Wybieramy sobie jakikolwiek silnik, który możemy postawić. Musi być on umiejscowiony gdzieś w statku. Jak widzicie, tutaj jest na czerwono. Ewentualnie tutaj. I w momencie, jak jest na czerwono, stawiamy go. On jest w tej chwili przyklejony do naszej myszy. Teraz naciskamy S i schodzimy na silniki, których nie możemy postawić. Jak widzicie, silnik Supernova 2000 nie chce wychodzić. Czyli ten, do którego jest potrzebna budowa statków ranga 1. Ja jej nie posiadam. Mimo wszystko bez problemu udało się go postawić. Drugim gliczem, jakiego używam, jest wklejanie części w miejsce, gdzie teoretycznie nie powinny się wkleić. Weźmy do tego, wykorzystajmy brzuch Deimosa. Jak widzicie, nie można go w żaden sposób tutaj zamontować. Raz, że przeszkadza kokpit, dwa, że przeszkadza laser, który tu jest. Pomimo, że się snapuje, no są części, które to uniemożliwiają. Co należy zrobić? Przyklejamy go jak jest, obracamy, obracamy i wychodzimy. Jak widzicie, brzuszek się ładnie snapnął, laser mamy ukryty w środku statku. Teraz jak to zrobić? Jak już sobie wybraliśmy jakąś część, tak jak mówię, w tym wypadku brzuch Deimosa, łapiemy go. Przytrzymujemy cały czas klawisz mychy, snapujemy, odwracamy, odwracamy i tabem wychodzimy.
wymagane, co jest wymagane przy tym? Musi być punkt, do którego ten brzuch się zesnapuje. Nie możemy go sobie postawić, o, na przykład tutaj, gdzie nie ma żadnego miejsca zaczepienia. Ale możemy go sobie spróbować postawić tu na dole na przykład. Się snapnął, obracamy, obracamy, puszczamy. I jak widzicie, jest założony tutaj. Wchodzi na obejmę. Także bezproblemowo możemy sobie zakładać części. Dodatkowym plusem tej techniki jest to, że możemy ukryć na przykład nasz generator tarcz. A jak wiecie, każdy z elementów statku ma jakąś żywotność, także jeżeli nam rozwalą generator tarcz, to co, to tych tarcz nie będziemy mieli. Jeżeli będzie ukryty w jakiejś innej części, dla nas idealnie, ponieważ nie będą mogli go zniszczyć. Trzecim glitchem, pozwalającym nam trochę zaoszczędzić miejsce i może zbudować nasz statek trochę ładniejszym, jest glitch wmontowania tak jednego itemka w drugi. Tak tutaj akurat mam napęd grawitonowy zamontowany w bakach helu. Jak widzicie, bak helu, napęd grawitonowy. Jak to zrobić? Przy pomocy duplikacji. Weźmy sobie kwaterę 1 na 1. Stawiamy ją tutaj. Jak zapewne wiecie, naciskając CTRL i G możemy zduplikować. Teraz weźmy sobie, postawmy jakiś duży napęd grawitonowy. Przyczepiamy go do dolnej części tych modułów mieszkalnych. Bierzemy bak helu. No ja tutaj akurat na tych dwóch się opieram, ale spokojnie możecie użyć też innych. I co teraz robimy? Przytrzymujemy CTRL, zaznaczamy napęd, zaznaczamy górną kładkę, naciskamy G, żeby zduplikować. Dzięki temu, że jest miejsce nad tą kładką, czekajcie, bo niepotrzebnie puściłem. Dzięki temu, że jest miejsce nad tą kładką, będziemy mogli automatycznie nam się wklei. Także jeszcze raz. CTRL, kładka, zaznaczamy lewym przyciskiem myszy oba i naciskamy G, żeby zduplikować. Cały czas trzymając CTRL, naciskamy lewy przycisk myszy, duplikujemy. No ale wciąż nie mamy w naszym zbiorniku, tylko tak w pół drogi jest, nie? Czyli powtarzamy, przytrzymujemy CTRL, zaznaczamy ten napęd, który teraz zbudowaliśmy, zaznaczamy górną kładkę, ponownie duplikuj i trzymając cały czas CTRL, lewy przycisk myszy, żeby postawić. W tej chwili tylko już usuwamy zbędne napędy i w tym oto sposobem mamy napęd grawitonowy w bakach helu. Raz, że może nam to pozwolić zaoszczędzić dosyć sporo miejsca. Dwa, jesteśmy w stanie tak nie obrzydzać naszego statku jakimiś zbędnymi elementami, które możemy ukryć w innych. To są takie trzy główne glitche, których korzystam przy budowie statków, które mi pomagają, które ją ułatwiają, dzięki którym statki nie wyglądają jak kupa. Tak dzisiaj na króciutko, wyjaśniająco,
pozdrowienia dla Wacława, dzięki któremu w ogóle ten filmik powstał, który poprosił mnie, żebym trochę wyjaśnił, jak, w jaki sposób to robię. No i co? Do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się. Na razie.